Całą noc tańczy ze mną cały skład. Aha, to nasz lot, tak to robi ekipa. Mam tej piosenki k***a dość. Halo, 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 witajcie w tym pięknym dniu słonecznym. Słońce nam świeci prosto w kamerę i pewnie gorzej widać. Ale kit z tym, także się. Manko! Mamy dzisiaj pierwszy dzień w sumie taki w roku, gdzie mamy 20 stopni Celsjusza i powiem wam, że jest zajebiście. Jedziemy sobie dzisiaj do Tarnowskich Gór pojeździć z... A w sumie zobaczycie z kim? W sumie to nie wiem, czy on ma interkoma. Chyba ma, bo to będzie pierwsza osoba, z którą się w sumie połączę, tak? No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Troszeczkę już późno, ale to tam chuj, bo mamy już godzinę prawie 18, nie, jest chyba 17.30 jakoś, ale nie wiem, o której się ciemno robi teraz, 19? No to tak z godzinkę sobie może pojeździmy, a nawet jak się zrobi ciemno, to kit z tym. Tu. Z drogi śledzie, bo Krzychu jedzie. Oho. Dzięki. Tarnowskie Góry, witamy wszystkich tutaj mieszkających. Wiem, że tam parę ludzi mnie ogląda, znaczy parę, no nie wiem, może trochę więcej niż parę, ale... ale wiem, że ktoś coś tam pisał kiedyś, że jak będę w Tarnowskich Górach, to mam pisać, czy coś takiego. No ale dzisiaj to taki spontaniczny wypad jest. Nawet nie myślałem sobie, że do Tarnowskich Gór przyjadę. Także, ale ładny merc. Na pewno jeszcze tu przyjadę nieraz. Pozdrawiamy Filipa z Tarnowskich Gór oczywiście. Tarnowskie Dziury, jak ja tu dawno nie byłem. Matko Boska, a co tutaj? Kurczę, będę miał chyba odrobinę spóźnienia. Może tak przybić trochę. No nie. Debil. Halo? No, gitarka, super. Ale jesteś normalnie pierwszą osobą w tym sezonie, z którą się połączyłem, bo ze mną kurde nikt nie chce jeździć. Ale wiesz co, ogólnie wychodzi tak, że ze mną teoretycznie też nie. Ludzie się dziwią, czemu wszędzie jeżdżę sam. Ale mam coś takiego, że widzisz, wrzucam posta, kto będzie o 17.30 i nikt nie napisał, nie? No. Ludzie, no a tym bardziej, że ja tu w okolicy, no to też nie mam za bardzo z kim. Mam takiego ziomka, ale jeszcze ten, koło przednie nie założył. No. Przygotowuje się. No i ten, i ja mówię, kurno, to tak też, z reguły sam. Chciałem na kędzierzyn jechać sobie, odczaić. No. Fajnie, że ten, że zadzwoniłeś. No, ale ja w ogóle miałem dzisiaj nie wyjeżdżać, bo trochę miałem zajęć, ale mówię, a, dobra, wyjadę. I tak w sumie myślę, a, jakbyśmy się w Tarnowskich Górach zmotali, to by było spoko. Widzowie nie będą myśleli, że on jest taki brudny. Nie, ale nie jest brudny. Jest, wiesz co, to się bardzo błyszczy i palcami zrobię i to od razu jest brudne, nie? No. Teraz jest kurz akurat, ale... to jest takie mega świecące i mnie to wkurza, bo palcami zrobisz czy coś, od razu same plamy widać, nie? Kurde, ale mega wygląda, no normalnie masakra. No ten, kierunkowskazy teraz naprawiałem, bo się jeden zepsuł, nie, bo mam te pływające. No. No i ten się spieprzył, ale to już zrobiłem od razu, nie? I zobacz te LEDy, jak zamontowałem zajebiście. Patrz, jak świecą. Kurde, elegancko. 2x40W, nie? No i ten, tu sobie kombinowałem mocowanie, nie? Żeby mieć przed twarzą, bo tu jest regulacja szyby. Ja ją wyrzuciłem całkiem, zrobiłem autorskie mocowanie na telefon. Tam je zamocowałem pod plastikami i sobie tak zrobiłem. No ale masz normalnie zegary jak w tej nowej R1. Tak. To one tak. Wszystkie takie mają chyba. Tak, tak, to są zegary z R1, ale na przykład tylko wersja GT je ma, bo wersja zwykła Tracera nie ma, ma takie kwadratowe, ma takie prostokątne zegary. Także GT już ma wszystko, kufry ma, no ale ja te kufry swoje wrzuciłem, bo ja mam te z Jiwiego oklejone, nie? No i co tu masz? Możesz sobie jakąś, nie wiem, kontrolę trakcji albo coś ustawiać? Wyłączyłem ostatnio, jak pierdolą. Tak? No poważnie. No a co tu jeszcze masz jakieś ustawień? 1, 2 kontrola, nie? 1, 2 i mogę wyłączyć, jak przytrzymam. Aha, kontrola trakcji to jest? Tak, to też jest kontrola, później mam mode, to mam mapy zapłonu, deszczowa, taka standardowa i asportowa, ale to jak jest deszcz, no to wiadomo, włączam tam deszczową, no. Bo, no dla bezpieczeństwa, nie?
i różnica na mapach jest straszna, więc w sumie git. No co, później grzane manetki mam jeszcze tutaj, bo tu mogę zmieniać sobie, nie? No i przebieg na razie 3000, nie? Pierdzielisz, to nówka. Amortyzator skrętu dorzuciłem jeszcze. No. Tank waga, te kufry moje aluminiowe, gmole, te gmole, te ledy, kierunkowskazy, te mocowanie, no i w sumie tyle, nie? No, ale na pewno musi być wygodnie. Wiesz co, za dziecka mi się, jak na YouTubie oglądałem tego no. ścigacza, zawsze ściga chciałem mieć, nie? No. Ale kupiłem 7 MTK 4 lata temu, to był mój pierwszy motocykl. Później po roku go sprzedałem, bo zrobiłem sezon 20 tysięcy kilometrów. Sprzedałem go, kupiłem Tracera 900, tą pierwszą generację z 2015 roku. No i teraz wziąłem najnowszego GTK z 220. To jest 220? Tak. Ja pierdzielę, masakra. No bo wiesz co, ja miałem rozkminę, bo teraz na 221 wyszedł nowy. No. I ja chciałem tego nowego. Ale zobacz sobie zdjęcia, jak on wygląda i powiesz mi, czy ci się podoba, czy nie. W sensie on ma już takie nowe lampy, takie... Tak. Dziwne lampy ma, dziwny licznik. Takie brewki takie. Tak, i wiesz co, z Fabikiem długo dyskutowaliśmy jakieś za i przeciw, czy no. brać tego nowego, czy nie. Finalnie zdecydowałem, że biorę tego. Mam Akrapa z poprzedniego motora. No. I on by mi teraz do tego nowego nie pasował. Mhm. A do tego pasuje. Kufry pasują, do tego nowego teraz nie pasowały. No, no, no. Więc kufry i Akrap to już jest 10 koła w plecy. Nie no, z tego powiem ci, jestem zadowolony, a tym bardziej, że no z tamtego, poprzedniego byłem, bo wiesz, to jest tak jakby taki sam motocykl drugi, tak? No, no, no. Silnik ten sam. Jedynie wyposażenie jest zupełnie inne, nie? Kurwa, ile przycisku, ja bym się pogubił normalnie. A co to jest, tempomat? Tak. Pierdzielisz, nawet tempomat ma. Dlatego zmieniłem, bo ja chciałem tempomat, wiesz? Aha. Ja mi zależało na tempomacie, dlatego był zmieniany motocykl. No i w sumie poszedł tamten do Gliwic, nie? W ogóle się nie spodziewałem, że pójdzie tak blisko. No. No i do Gliwic poszedł, więc w sumie kilka kilometrów dalej ode mnie, nie? Kurde, to jest na jakąś wyprawę taką dłuższą super. Dobra, jedziemy. Lecimy, nie? A gdzie? Prowadź, bo w sumie... A ja nie wiem, gdzie ty chciałeś jakieś LED ekipy, nie? No, a... Nie no, możemy w sumie poszukać. Mnie też to zastanawia, co się tak nie? ludzie tym zachwycają, nie? Ale możemy poszukać. Możemy, tylko gdzie? A to żabki, co? No nie wiem, czy już żabce będą. No to może tak, zróbmy kilka żabek, może nie wiem, dwie, trzy żabki. A ty wiesz, gdzie tu są jakieś żabki? Coś ty, ja tu w ogóle ten, ja wiem tylko, gdzie jest KFC i 2BP i nic więcej tu nie znam. No to musielibyśmy jechać na centrum chyba, co? No to przejedziemy się, nie wiem. No to zobaczymy. No. Na centrum i tam będziemy szukać. I trzeba przeprosić na wstępie, przepraszam, pytanie pewnie, które pada 10 razy w ciągu dnia, czy są lody? No ale serio, ta kasjerka to już serio by musiała być wk***ona. No. Jak codziennie do niej dzieciaki jakieś przychodzą. No ja się, wiesz co, no, oglądałem TikToka wczoraj, no i ludzie nie byli zadowoleni. Ci co w żabce pracują, mówią, kurwa, ile razy w ciągu dnia można słyszeć, czy są lody ekipy, nie? Kurwa, ja tam nie wyrobię ze śmiechu, nie? Ty, to jedź ty pierwszy może, co? Bo ty, bo w tamtą stronę ty znasz drogę, czy nie? No ja tam sam, do skrzyżowania głównego. No, no to jedź. Bo ja to tam popierdolę i pojadę, nie wiem, na Katowice. A masz DB Killera w tym, czy masz wyciągniętego? Wyciągniętego. No właśnie słyszę, że tak dosyć głośno chodzi. No dlatego ci mówiłem na wstępie, że dźwięk pewnie będę miał taki zły, bo ten, bo będzie za głośno, ale postaram się biegi szybciej zmieniać, żeby... No żebyś ty mnie jeszcze nie zagłuszył, kurde, bo ty mi będziesz gadać, przygazujesz, a ja cię nie będę słyszał, ej. Przez interkoma słychać dobrze. Tak, tylko nie wiem, czy ja jeszcze nie umiem tego podgłościć. O, uważaj. No. Spoko, nie wjadę ci w dupę. No już jeden był taki, co prawie wjechał. Jechaliśmy na tym, na Wiśle i ten, kierunek rzuciłem, a tak słońce waliło, że chłop kierunków nie widział, nie? No. No i ja miałem puste baki, tam jakaś ten, stacja była. No i skręciłem gwałtownie i prawie kumpel mi w dupie wylądował. No kurde, to nie fajnie, nie? Ja bym na pewno nie chciał. No nie, no trzeba uważać, nie? No ja też bym nie chciał, kurwa, bym się zapłakał chyba. No, ale powiem ci, ja na przykład mam tak, że w każdym jednym roku, w którym jeździłem, zawsze miałem jakąś wpadkę albo glebę czy coś, no, no. A od czasu jak kupiłem tą cebrę, to nie wyjebałem się ani razu na niej. Ja
to w sumie ani razu się jeszcze nie wywaliłem, nie? Ja się wywaliłem raz na R125, na SVC 650 kiedyś tak porządnie. Pod prąd pojechałem. Akurat RK fajny motocykl, kuzyn ma mój. No w sumie najmocniejsza w klasie 125, jakby nie patrzeć, nie? No i według mnie przynajmniej, nie wiem, ja zawsze sobie tak mówiłem, że jest najładniejsza. Tak, taki sportowy, taki wiesz, wygląd zajebisty, nie? No, bo na przykład taka Aprilia, no niby spoko, ale kurde, ten dwusów to tak... No właśnie, no i też starsza konstrukcja, jakby nie patrzeć. No a tak to z innych motocykli to co masz? No w sumie... Jeszcze ten, NSR-ka była do ewentualnie... No tak, ale na przykład z takich czterosuwowych, no to co jeszcze masz z takich 125? Hyosung. No a tak to nie wiem. No w sumie czekaj, co by jeszcze było? No KTM Duke, no ale to już wiadomo, to już znów tak inna pozycja i w ogóle to już nie jest taki sportowy. Honda CBR, ale to taki rowerek. No. Chociaż w sumie ta nowsza, ten nowszy model, on tam w miarę nawet fajnie też wyglądał. Te pierwsze modele, te co były zaraz po NSR. No tak. No to one były, właśnie one wyglądały jak rowerki, takie bardzo chudziutkie były. No a jeszcze wiesz, jak ktoś wysoki to w ogóle, to też to komicznie wygląda, nie? Skręcimy tu w lewo. A co mikser porabia, kurde? A mikser nie ma czasu, miałem się z nim teraz też zgadać, co chwilę mi pisze, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu, ale coś ostatnio gada, że może w czwartek. Aha. Siemka, w czwartek może coś tam podziałamy razem. Chłopczyk się trochę chyba wystraszył. Ja kiedyś jechałem i przygazowałem też takiemu chłopczykowi, a on szedł z ojcem i ojciec coś tam wymachiwał ręką w się na mnie, że mu dziecko straszy. No dlatego ja jak widzę na przykład, że się cieszy, to okej, ale jak widziałem, że ten taka niepewna mina, to wolę nie pajacować, no bo takie dziecko to się wystraszy, nie? No ale ja myślałem, że mu się podobało. A ten mi kurde pewnie sobie myślał, ty chuj, jeden mi dziecko straszysz. No. Ej, to tu są jakieś żabki? No właśnie, no nie wiem, jedziemy na miasto, na centrum i pewnie coś będzie do ogarnięcia, nie? Zobaczymy. Dobra. Truskawkowe szukamy, cytrynowych nie chcę, są i sam powiedział. Ale serio, brzmi jak taki ścigacz. No. Jak tak faktycznie wiesz, przypierdolę ze światem od zera, no to potrafi w uszach zawoleć. No na pewno. I jaką ma moc to? 115. Kurde, to masz 4 konie więcej jak ja. Przepuścimy. No bo ja mam 111 chyba. Chyba tak. Ale jest całkiem inne przełożenie, jakby nie patrzeć. No tak, tak. No bo twój ciągnie gdzieś tam od połowy, nie? No. No mój od dołu samego, nie? Czekaj, w Biedronce to nie będzie na pewno. O, delikatesy tam były, ale to czy tam lody koral są, nie wiadomo. O, ładnie to chodzi, ładnie. No jak tak reakcja ludzi jest, no to wiesz, przez Raciburz jak tam tamte rejony jeżdżę, to tam jest takie echo pomiędzy blokami, to każdy się ogląda, nie? O, tam jest żabka. Ale nie wiem, czy tam dojedziemy. No ja nie wiem, jak tam zawrócić. No ja też nie, jedziemy na razie tu. Dobra. Kurde, pojebane rondo, ja tak, nie... Tak, no bez kitu! Ja nie lubię takich rond. Ja też nie, patrzę na te linie, mówię, ale nie, na przykład wolę jeździć po takich rondach na motocyklu. No widzę. Wolę jeździć na takich rondach na motocyklu niż samochodem. A to tak. Bo na motocyklu to wiesz, możesz wszędzie lepiej tak uciec, że tak powiem, mniejszy tak. Jest. A samochodem to... No później zanim się zastanowisz, pomyślisz. No dokładnie. Gdzieś musimy się zatrzymać. No, żebyśmy mandatu nie dostali, bo ja już mam dosyć tych mandatów. Ja bym tu przed żabką się zatrzymał. No w sumie. Co sądzisz o tym? Wyjebane kurde, nawet jak co nam dadzą, 50 zł? To nie jest chyba złe miejsce. Idziesz też? A idę. Dobra, to idziemy się zapytać. Będzie beka. Ja to zabieram, bo mi tu ktoś zapierdoli. Ja telefon zostawię, albo w sumie wezmę, bo... Albo nie, kto to weźmie, kurwa. Ale beka. Dobry? Dzień dobry. A są z korala jakieś? Nie ma chyba, nie? Nie wiem. A, jest koral, ale lody ekipy? Nie ma chyba. Spytamy się panią. Nie, wydaje mi się, że ja chyba się nie spytam. Będzie. Ale możesz się zapytać. Dzień dobry. Ja nie słyszę, mam super w uszach. A ja mam pytanie, są lody ekipy czy nie? Kurczę, a były? Dobra, dziękuję. Nie ma. Jedziemy szukać dalej. Kurde bele.
przytyło mi się i mi spodnie się rozpinają. Ja wziąłem te zwykłe, bo nie chciał mi się tamtych ubierać. Mówię, pieprze. Ej, może tu będą? A może będą. Zatrzymujemy się? Możemy się zatrzymać. Czekaj, wiesz co? Trzeba przejechać tam koło tych koszy, na prost. Kurde, ta pani tą maseczkę to chyba ma od zeszłego roku, od marca. Mówisz? Taka upierdolona. O, tutaj pani pali papierosa, zapytaj się jej. Czekaj, to jak nie będzie, to jedziemy dalej. Dobra, a ja cię nagram z tej perspektywy. Spokojnie, ja mam pytanko, lody ekipy są czy nie? A były czy nie? Ja wiedziałem, że a były w ogóle czy nie? Dobra, to dziękuję bardzo, miłego dnia życzę, do widzenia. Nie było. Pani już wiedziała, bo przyjechaliśmy. Lody ekipy, kurwa, ale będą jaja, ty. Ale widać, że ma wkurwa, nie? Już ale, jak ktoś się pyta. Ale ja jeszcze do przestania nie zacząłem, ona już wiedziała, o co chodzi. Przynajmniej pozwiedzamy ten, miejscowy tutaj. I stary ryneczek. Fajne te tarnowskie, ale w ogóle byłem na rynku tu a kiedyś. Tak, a ty? O, tam jest rynek, ten rynek wygląda zajebiście tam.